to jest słowo klucz w tym wszystkim, czyli darmowy ruch z SEO. Bo to jest coś, co tak naprawdę małym nakładem pracy, i o tym będzie dzisiejsza prezentacja, niekiedy małymi zmianami możemy poprawić, to jest coś, co możemy zmienić, co w znaczący sposób może wpłynąć na to, jak będzie wyświetlać się nasza strona, jak będzie się wyświetlał nasz sklep internetowy i jak dalej będzie na siebie pracował. Po kolei będę mówił dzisiaj o unikalności treści, czyli najprawdopodobniej nie będzie to nic bardzo odkrywczego, bo o tym mówi się już od kilku lat, że content unikalny jest ważny, ale chciałbym jednak tutaj do tego dopowiedzieć dwa, trzy słowa. O częstotliwości publikacji, długości treści, o typach treści, o optymalizacji treści, o tym, w jaki sposób szukać słów kluczowych, czyli pokażę Państwu kilka narzędzi, zarówno takich darmowych, jak i płatnych, które pokrótce omówię i powiem, na co zwracać uwagę i czym się kierować, wybierając słowa kluczowe w trakcie tworzenia kontentu na stronę. I na koniec powiem o wpływie poszczególnych elementów na pozycjonowanie, czyli to, czym tak naprawdę my się zajmujemy od długiego czasu, co testujemy od długiego czasu. No i po kolei, jeżeli chodzi o unikalność treści, Google preferuje unikalną treść i to na pewno nie jest nic odkrywczego. Gdybyśmy się zastanowili, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, no to wyglądało to zupełnie inaczej. Bardzo często zdarzało się tak, że sklepy internetowe, które zajmowały pierwsze pozycje, pierwszych 10 pozycji w wynikach organicznych, miały dokładnie te same opisy. To były opisy często zaciągane od producentów, to były opisy, które niczym się de facto od siebie nie różniły, no ale tak było kilka lat temu. Wtedy te czynniki, które decydowały o tym, co pokaże się wyżej w wynikach wyszukiwania, miały inną wagę. Wtedy bardziej liczyły się działania związane z link buildingiem, a mniej związane z contentem. Teraz jakby ta szala, jeśli wcześniej dużo większą wagę miał link building, a mniejszą content, ona jakby przechyla się w drugą stronę albo jest gdzieś pomiędzy jednym a drugim. Także bardzo ważnym w przypadku sklepów, stron internetowych będzie to, żeby o tą unikalną treść dbać. Często jest tak, że Państwo na swoich sklepach możecie mieć albo tych produktów dziesiątki tysięcy czy więcej, a może być też tak, że tych produktów jest 20, 50 czy 100. Jeżeli chodzi o możliwość zmiany treści na każdym z produktów, no niekiedy będzie to po prostu fizycznie niemożliwe i albo będzie wymagało to po prostu długiej ilości czasu. Nie musimy się obawiać o to, że ten content, który my dostaniemy na przykład od producenta, wpłynie negatywnie na pozycję naszej strony. Wtedy może dojść do sytuacji, w której te powielone treści, one znajdą się w tym indeksie rezerwowym. Temat, jeśli ktoś by chciał go zgłębić, to jest supplemental index, polecam o tym poczytać, to jest jakby, nie mamy wystarczająco czasu, żeby teraz jakby technicznie o tym sobie porozmawiać, natomiast często będzie tak, że jeśli Google uzna treść jako duplikat, to nie będzie jej pokazywał w tych wynikach organicznych na samym początku, ale jest bardzo możliwe, że pojawi się po kliknięciu w ten link, czyli powtórzyć wyszukiwanie z uwzględnieniem pominiętnych wyników. No i oczywiście to, że duża ilość powielonych treści może mieć wpływ negatywny na całą domenę, no jest rzeczą jasną. Czymś musimy się wyróżnić, coś musimy pokazać więcej. Jeżeli chodzi o powielanie treści, czyli ten duplicate content, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Możemy go powielić u siebie wewnętrznie, a możemy też powielić ten tekst gdzieś na zewnątrz. Jeżeli chodzi o powielanie wewnętrzne, bardzo często problem, który się pojawia, dotyczy tekstu i opisów kategorii, a raczej powielenia tego samego opisu kategorii na kolejnych stronach paginacji. Jest to często pojawiający się problem, czyli jeśli mamy listing artykułów, jeśli jest tak, że tych stron paginacji, że to nie jest jedna strona z produktami, a jest ich jedna, dwie, trzy czy więcej, to starajmy się robić tak, żeby tekst, który się tam
pojawił się tylko na pierwszej stronie danej kategorii i nie pojawiał się dalej. Dzięki temu unikniemy problemowi, jakim jest właśnie duplikacja treści wewnętrzna, a takie, no a będzie miało to jakby duże znaczenie, jeżeli chodzi o wyświetlanie się tej konkretnej podstrony kategorii, którą chcielibyśmy pokazać. Co do powielania zewnętrznego, możemy często się tak zdarza, że jakby popełniamy błąd taki, że chcąc opublikować artykuł sponsorowany, dać jakąś informację prasową, wykorzystujemy materiały, które są już na naszej stronie internetowej. Starajmy się zawsze ten content dla zewnętrznych, no, cały content, który ma być produkowany czy do środka, czy na zewnątrz strony, powinien być unikalny. I tak samo w przypadku, no i tak samo w przypadku właśnie tych informacji prasowych. Zdarza się też tak, że treści państwa zostaną ukradzione. To jest, zdarza się to coraz rzadziej, no ale jednak to się ciągle zdarza i teraz o ile kradzież tych tekstów nastąpi jakby z ręki kogoś, kto dopiero startuje z biznesem, nie ma dużej, mocnej pozycji, jego strona nie ma mocnej pozycji w Google, taka kradzież treści nie powinna wpłynąć negatywnie, ale jeśli jest tak, że jesteśmy dopiero na początku swojej drogi z SEO i dopiero zaczynamy pracować nad pozycją strony w wyszukiwarce, to kradzież treści przez jakiegoś większego gracza może wpłynąć negatywnie, czyli po jakimś czasie to państwo jako mimo pierwotnego, no mimo tego, że jesteście autorem tych treści, możecie zostać przez wyszukiwarkę uznani jako ci, którzy duplikują tą treść. No i kolejna rzecz i ostatnia, jeżeli chodzi o powielanie zewnętrzne, to jest wysyłanie swoich opisów produktów i wszystkiego do marketplace'ów. O tym powiem jeszcze później, tutaj na razie tylko jako wskazanie. Kolejny ważny element, czyli częstotliwość publikacji. W zależności od tego, czy no, zakładam, że większość z państwa zajmuje się sklepami internetowymi, a nie jakimiś stronami, nie wiem, o charakterystyce newsowej. Natomiast te treści my i tak publikujemy i publikować będziemy. Jeżeli chodzi o częstotliwość tych publikacji, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby starać się publikować nie tyle regularnie, bo jakby nie ma to wpływu na pozycjonowanie, natomiast żeby, jeśli mamy zaplanowane działanie związane z contentem, to lepiej jest je rozłożyć sobie w czasie, nie musi być to regularnie, niż jednorazowo kupić paczkę tekstów, napisać swoje treści i wrzucić je raz i po miesiącu, po kwartale, po kolejnym długim czasie opublikować to raz jeszcze. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że algorytmy wyszukiwarki, one nie są głupie, nawet bym powiedział, że one są dosyć mądre i teraz jeśli my treści będziemy publikować z intensywnością, powiedzmy raz na miesiąc, to my po jakimś czasie przyzwyczajimy tego crawlera googlowskiego do tego, żeby on przyszedł do nas mniej więcej raz w miesiącu, żeby zobaczył, co się zmieniło, czy coś się zmieniło i on po tym zobaczy, jakby jakie były zmiany, co się zmieniło i czy w ogóle coś się zmieniło i pójdzie dalej. Jeśli będziemy to robić w odstępach, no nie wiem, codziennie, tak, to on będzie nauczony tego, że warto jest codziennie przyjść i zobaczyć, czy te treści są odświeżone. Jest tutaj jeden z przykładów, tak, to jest serwis medyczny i tutaj jakby te newsy, te artykuły, one się pojawiają z dosyć dużą intensywnością. To jest kilkadziesiąt artykułów dziennie i dzięki temu jakby to nie jest tak, że jest planowane, że my o danej godzinie chcemy coś pokazać. My jakby publikujemy w momencie, w którym po prostu chcemy to opublikować. A dzięki temu, że tych publikacji, tych artykułów pojawia się kilkadziesiąt w ciągu dnia, no to mamy pewność, że te crawlery, one cały czas będą przechodzić i one non-stop będą indeksowały tą treść bez tak naprawdę naszej dodatkowej ingerencji. Nie musimy wymuszać przejścia tego bota, jeśli go nauczymy, że jesteśmy regularni, znaczy regularni, no to nie jest właśnie to słowo, ale jeśli go nauczymy, że dodajemy, no to on będzie przechodził i sprawdzał. I ważna rzecz, którą jakby przetestowaliśmy, to jest to, że brak systematyczności nie obniża pozycji. Tak, czyli jeśli my po
czasie, w którym systematycznie te treści dodajemy, przez jakiś czas z różnych powodów tych treści nie będziemy dodawać, no to nie wpłynie to negatywnie na pozycję naszej strony w wyszukiwarce. Kolejna ważna rzecz, wokół której narosło wiele mitów, to jest długość treści. To też jest coś, nad czym pracowaliśmy. To jest coś, co Baklinko w 2016 roku sprawdzało. Oni wówczas na milionie wybranych słów kluczowych sprawdzali wiele czynników, które się powtarzają, które się nie powtarzają, i chcieli zobaczyć, jaka jest korelacja pomiędzy kolejnymi elementami, tym, że one są albo ich nie ma, na pozycję w wyszukiwarce. Jakby przeprowadzanie testów, które odbywają się w środowisku Google, na witrynach, które nie są nasze, nie będzie tak miarodajne jak testy, które my jesteśmy w stanie przeprowadzić w momencie, w którym my sobie zrobimy izolowane środowisko. Tak, jeśli będziemy sprawdzać jeden element, który będzie miał wpływ, czy jakby będziemy modyfikować jeden element, a wszystkie pozostałe nie będą miały znaczenia. I teraz, co mam tutaj na myśli? Łatwo jest stworzyć sobie hasło, wyrażenie, słowo kluczowe, które nie było dotychczas wpisywane w wyszukiwarkę. Jest to po prostu jakiś losowy ciąg znaków, który możemy wygenerować i upewnić się, że takie hasło nie znajduje się nigdzie w wynikach wyszukiwania. Pod to konkretne hasło jesteśmy w stanie utworzyć na przykład 10 stron i dla tych 10 stron zoptymalizować każdą z nich dokładnie w ten sam sposób, pisząc długość, co do długości właśnie i treści o jednakowej długości tekst, w którym każdy będzie nasycony trzykrotnie danym słowem kluczowym. I teraz, co dzięki takim testom, czego się możemy dowiedzieć i czego my się dowiedzieliśmy? To jeszcze dopowiem, tylko ten wykres, który jest tutaj widoczny, to nie jest wykres, który jest wynikiem naszych testów, to jest wykres z badania Baklinko, które zostało przeprowadzone właśnie w tym 2016 roku. Ważna rzecz, w momencie, w którym my do tej treści, która była jakby każda strona, każda domena była nowa, na niej mieliśmy trzykrotne powtórzenie danego słowa kluczowego i wydłużenie treści na dowolnej stronie, ale nie dodawanie w tym samym momencie tych słów kluczowych, na którym nam zależy, nie ma wpływu na pozycję tej strony w wyszukiwarce. Żeby sprawdzać takie rzeczy, to jest jeszcze, opowiem tylko o metodologii, bo my o metodologii wykonywania tych badań. W momencie, w którym mamy tych 10 stron internetowych i one jakoś w naturalny sposób układają się od pierwszej do 10 pozycji w wyszukiwarce, bierzemy sobie próbkę parzystą i nieparzystą. I próbki nieparzyste to są te, na których my nie wdrażamy zmian, próbki parzyste to są te, na których zmiany wdrażamy. Czyli jeśli mamy pierwszą, drugą pozycję, to idzie jakby osobno i do każdej z pozycji tych niższych, czyli od parzystej 2, 4, 6 i dalej, my wprowadzamy tam testowo zmiany, czyli dodajemy na przykład jedno słowo kluczowe i dzięki takim testom wyszło nam, że nie chodzi wcale o to, żeby długość treści sama w sobie była zwiększona, żeby była jak największa, ale chodzi o to, żeby występowanie tego danego słowa kluczowego wzrastało i teraz dużo łatwiej jest to robić, te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, bo nie możemy pisać treści, które będą jakby wylistowaniem czy wypunktowaniem tylko tych słów kluczowych, na których nam zależy. Naturalnym jest to, że im bardziej będziemy my tą treść wydłużać, tym łatwiej będzie nam w naturalny sposób te słowa kluczowe gdzieś tam przemycić. Czasami przemycić, a czasami po prostu w naturalny sposób wykorzystać. Tak? Czyli co do mitu, długość treści nie ma znaczenia i nie jest ona czynnikiem decydującym o pozycji w wyszukiwarce, ale zagęszczenie słów kluczowych ma znaczenie. I teraz zagęszczenie słów kluczowych ma znaczenie, ale nie w jakby kontekście procentowym, bo tak niegdyś też się mówiło, tak? Czyli stosunek ilości treści do słów kluczowych, jakby to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie będzie miało to, czy dane słowo pojawia się 3 razy, 4 razy, 5 razy, 6 czy 10. I ta zależność jest widoczna i ta zależność jest w zasadzie zależnością liniową. Co do długości treści i sposobu, w jaki my możemy je tworzyć. Niekiedy jest tak, że chcąc i pisząc treści,
na portale medyczne, czy pisząc treści profesjonalne, o może tak, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wykorzystać jakieś słowa kluczowe, które, czy jakby wyrażenia i zwroty, które są używane potocznie i naturalnym jest to, że klienci tego będą szukać właśnie w taki sposób, no bo chcemy siebie jakby stawiać w roli eksperta, no i nie możemy sobie na to pozwolić, ale możemy sobie pozwolić na to, żeby założyć taki moduł na stronie, jak komentarze albo opinie do danego produktu, do danego artykułu. I teraz co możemy w tych komentarzach robić? Jeśli piszemy artykuł, promujemy podstronę o trądziku, o jakiejś formie trądziku, my jako eksperci nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w takim artykule, jeśli promujemy, czy chcemy wyeksponować krem na trądzik, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w samej treści takiego opisu pisać o kremie na pryszcze, o jakby użycie słowa pryszcz w tym wypadku jest absolutnie no jakby niedozwolone. Dzięki temu, że mamy komentarze, dzięki temu, że mamy opinię, my możemy pozwolić sobie na to, żeby gdzieś tam te słowa przemycić, tak? Czyli tak jak mówiłem wcześniej, to nie chodzi o to, żeby te treści były długie, to chodzi o to, żeby na danej stronie odpowiednio nasycić to wszystko słowami kluczowymi. Typy treści, czyli coś, o czym już częściowo powiedzieliśmy. Treści dzielimy na opisy kategorii, opisy produktów, artykuły i newsy. Opisy kategorii. Decydując się na to, żeby opisać kategorię, dajemy sobie dużo większą szansę na to, że nasza podstrona czy dana kategoria zostanie zaindeksowana wyżej. I tutaj znów co do publikowania treści, czy jakby wrzucania treści na stronę jako opis kategorii, istnieje kilka mitów, które nam na podstawie naszych testów udało się obalić. To znaczy często jest tak, że ktoś, firma, agencja, specjalista, ktokolwiek od SEO mówi o tym, że tekst, umiejscowienie tekstu na stronie ma znaczenie. Czyli im wyżej, tym lepiej dla pozycjonowania. To jest jakby od wielu lat jest tak mówione, że tak to powinno działać. Jak słyszą to specjaliści od UX, to oni się trzęsą. Jak widzicie to Państwo na swoich stronach, to też jakby serce boli, tak, że odpalam stronę, wszystko ładnie zrobione i buch, ściana tekstu. Tekst na górze liczy się dla SEO. To jest mit, to jest nieprawda. Możemy te teksty wrzucać na dole. To też zostało jakby przez nas przetestowane. Nie ma znaczenia dla pozycjonowania to, czy opis kategorii umieścimy na górze czy na dole. Jeśli jest tak, że opis kategorii jest bardzo długi, bo w niektórych branżach, chcąc promować niektóre sklepy, no jakby konkurencję naturalnie, co też było widać tutaj, tu jest coś o szpilkach, tak, jakby tekst jest długi, nasycenie słów kluczowych jest duże i no i często ten tekst jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Częstą praktyką jest to, żeby wykorzystać mechanizm czytaj więcej, czyli jakby schować tekst, który po kliknięciu nam się rozwinie. I teraz to jest też taki element, nad którym jeśli Państwo z czegoś takiego korzystacie, to warto jest na to zwrócić uwagę. To znaczy da się zrobić przycisk czytaj więcej w ten sposób, żeby w momencie, w którym strona internetowa jest otwierana, czy dana podstrona jest otwierana, żeby ten tekst wyświetlał się w całości, po czym on się chowa, by dać możliwość rozwinąć go do czytania więcej. I teraz różnica dzięki temu jest taka, że ten robot googlowski w momencie, w którym wchodzi na stronę, on na samym początku widzi ten tekst w całości. Tak? Czyli on wchodzi i ma możliwość przeczytania, dopiero później przez inną akcję on jest chowany i po to, by rozwinąć go dalej. Treści na opisach kategorii, w ogóle treści na sklepach internetowych umieszczane na dole, tym bardziej pisane w długościach 8-12 tysięcy znaków, jakby można to chować, dać komuś możliwość czytania więcej. Nie wiem, kto to czyta, ale są osoby, które pewnie czytają, także nie ma co pisać głupot, ale też no myślę, że rozumieją Państwo, o co chodzi. Opisy produktów. Co do opisów produktów. Przygotowanie treści do dystrybucji, czyli to, o czym mówiłem trochę wcześniej. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby
wykorzystując i chcąc budować swoją sprzedaż, korzystając z marketplace'ów, z jakichś miejsc zewnętrznych, ważne jest to, żeby dane produkty, które do nich wysyłamy, które publikujemy, miały inną treść od tej, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Ważną rzeczą też jest to, żeby optymalizując produkty i to w sumie do tego w sumie przejdę dalej. No, czyli opisy produkty. Bardzo często jest tak, że w przypadku sklepów, dużych e-commerce'ów, gdzie tych produktów jest naprawdę wiele, często będziemy stawać przed zagwozdką na temat rozbudowy kontentu i tego, gdzie go w pierwszej kolejności umieszczę. Czy to mają być opisy kategorii, czy to mają być opisy produktów, czy to ma być jakaś sekcja blogowa. I w takiej sytuacji tak naprawdę Państwo musicie się zastanowić nad tym, co dla Państwa biznesu będzie ważniejsze. Bo jeśli jest tak, że my z konkurencją rywalizujemy ceną, to wówczas czasami warto jest zacząć od tego, żeby ten content uzupełniać i jakby opisywać produkty. Daje nam to bardzo dużą szansę na to, że jeśli ktoś szuka już konkretnego produktu, który będzie odpowiednio zoptymalizowany i odpowiednio opisany, wejdzie na stronę typu Ceneo, jeśli na nią nie wejdzie, to może odpalić trzy kolejne strony i porównać cenę, która się na nich zawiera. Czyli jeśli przewagą naszą nad konkurencją jest cena, możemy iść w kierunku opisywania produktów. Jeśli natomiast będzie tak, że te ceny nie są lepsze od konkurencji i nam nie zależy na tym, żeby sięgnąć do siebie klienta, dla którego tych kilka czy kilkanaście złotych będzie stanowiło różnicę, wówczas lepiej jest w pierwszej kolejności te treści produkować na opisy kategorii. Dlaczego? Dlatego, że klient trafi do kategorii konkretnej, on nie szuka jeszcze danego produktu, tego konkretnego i wtedy może sobie no po prostu te produkty kolejne przeglądać i decydować się na to, czy dany produkt, czy inny. Artykuły. Artykuły to tak naprawdę i nie naprawdę stały potencjał w wyszukiwarce. Chodzi o to, że jeśli my w tym momencie napiszemy artykuł na temat tego, jak chcą pracować i awansować przedstawiciele pokolenia Z, to najprawdopodobniej ten artykuł przez kilka najbliższych tygodni, miesięcy, on może, w niektórych przypadkach nawet lat, on może pracować i cały czas generować ten ruch na stronie. W przypadku tworzenia treści bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać, trzeba w sumie pamiętać o jednej rzeczy, że przygotowanie wpisów blogowych, wygenerowanie ruchu na sekcję blogową do jakiegoś konkretnego artykułu będzie skuteczne, o ile z tej sekcji blogowej będziemy mieli jakąś interakcję dalej. Jako przykład mogę powiedzieć, że jeden z klientów, którego prowadzimy, sekcja blogowa generuje mu około 120 do 150 tysięcy sesji miesięcznie, a zarobek z tego, to jest dosyć duży e-commerce, zarobek z tego, gdzie jakby pierwszą wizytą jest właśnie sekcja blogowa, to jest około 600-700 zł miesięcznie. Tak? Czyli mimo generowania bardzo dużego ruchu na tą część blogową, no tak naprawdę nie przekłada się to tak, jak mogłoby się przekładać, no tak, słucham? Pokrowce, etui na telefony. Tak, akcesoria. W tym przypadku to się po prostu zwyczajnie nie sprawdza. Dlaczego tak jest? Jakby powodów może być wiele. Wydaje mi się, że głównym powodem może być to, że ktoś planując strategię, w ogóle to są ważne słowa, planując i strategię, tak? Nie starajmy się tworzyć kontentu i go wrzucać, żeby to była jakby sztuka dla sztuki. Nie chodzi o to, żeby na stronie przybywało. Nie chodzi o to, żeby teksty, które były pisane, były długie i miały jakieś słowa kluczowe. Jeśli chcemy uzyskać jakiś konkretny efekt dzięki temu tekstowi, no to starajmy się pisać treści sprzedażowe. Da się robić tak, żeby ruch miał wartość, a nie był tylko bardzo ładną otoczką do tego wszystkiego. My jakby otrzymaliśmy bloga w takiej formie. Tam przez długi czas jakby poprzednia agencja utrzymywała, że to jest świetne, jakby budowanie ruchu, bo to wygląda dobrze, tak, wykresy widoczności wyglądają bardzo dobrze, jak się rozbudowuje sekcję blogową. Widoczność, jakby ruch na stronie też się zwiększa, no a nie rośnie.
Czy jakby... Słucham? Tak. Wydaje mi się, że lepiej jest, znaczy okej, w takim momencie, no to tak naprawdę musimy się zastanowić nad tym, co dany klient chce osiągnąć, wchodząc na tą stronę i wchodząc na dany artykuł, bo jeśli przy okazji tworzenia bloga dla sklepu z akcesoriami piszemy o sposobie wyszukiwania obrazem w Google, no to choćbyśmy stanęli na głowie, to jakby tego nie jesteśmy w stanie zrobić, nie? Dlatego jeżeli chodzi o kwestie pisania artykułów blogowe, zawsze należy się zastanowić nad tym, co my dalej możemy z takim ruchem zrobić. No bo w tym konkretnym przypadku, jak się pewnie pan domyśla, no nie można zbyt wiele zrobić, ale często jest też tak, że z takich artykułów blogowych możemy gdzieś chcieć kierować dalej, odsyłać do jakichś konkretnych produktów, nie? Okej, newsy. Tutaj tylko powiem jakby pokrótce o tym, bo zakładam, że większość z Państwa prowadzicie sklepy internetowe, no i tam coś takiego jak usługa Google News, jakby to w ogóle Państwa nie interesuje. Po pierwsze, jakby do Google News jest bardzo trudno dojść, to jest też o tyle charakterystyczne źródło ruchu, że te newsy, które są, one mogą być interesujące na dzień dzisiejszy, jutro, i tak naprawdę widoczność drastycznie maleje na takich newsach. No, czyli ogólnie Google News, dobre źródło ruchu, ale spadek potencjału, czyli spadek tej ilości generowanych wejść w czasie jest bardzo duża. Optymalizacja treści. Teraz co w ramach treści możemy zoptymalizować i w jaki sposób może to zmienić widoczność naszej strony, czy w tym konkretnym przypadku widoczność produktu. Tutaj jakby case jest dosyć stary, natomiast bardzo dobrze tutaj widać, w jaki sposób to jest tylko i wyłącznie jeden produkt. Jak ta optymalizacja jednego produktu może wpłynąć na zwiększenie się ilości słów kluczowych, na które on się pojawia, a co za tym idzie, na zwiększenie się ruchu, który dane słowo kluczowe czy dany produkt może generować. Z rzeczy najważniejszych to jest optymalizacja metatagów. Nie wszystkie metatagi, o tym będę mówił też za chwilę, mają wpływ na pozycjonowanie, ale jakby będzie to istotne. Nagłówki, optymalizacja treści, wykorzystanie tagów. O tym też powiem trochę dalej, bo można na tagach, na filtrach można skorzystać i można stracić. No a dzięki optymalizacji treści na danych produktach, co zostało zrobione tutaj, treść nie została w znacznym stopniu wydłużona w tym wypadku, ale po prostu zostały wyszukane kolejne słowa kluczowe, zostały one, jakby teksty, które tekst ten konkretnie został przeredagowany i dzięki temu widoczność danego produktu wzrosła czterokrotnie, pięciokrotnie. Od no niespełna 20 do blisko 100 słów kluczowych na danym produkcie, na danym jednym produkcie. No to teraz co do tego, jak można te słowa kluczowe znaleźć, jakie narzędzie można wykorzystać. Tak jak mówiłem, są narzędzia płatne i bezpłatne narzędzia. No niektóre z nich nawet ciężko jest nazwać narzędziami, jak chociażby publikacje konkurencji. Natomiast co do innych narzędzi, jest planer słów kluczowych Google, czyli Google Keywords Tool. Są podpowiedzi Google, jest Google Trends, Answer the Public, Keyword Surfer i są też, jakby tych narzędzi można by wymieniać i sposobów na to, żeby szukać odpowiednich słów kluczowych jest bardzo wiele. Nie chciałbym temu poświęcać bardzo dużo czasu, bo wydaje mi się, że niektóre z tych narzędzi są znane i no, a więcej chyba mięska jest tam jeszcze na końcu, na nas czeka, dlatego po kolei. Publikacje konkurencji. Bardzo łatwy sposób na to, żeby znaleźć sobie te słowa kluczowe, które nas najbardziej interesują. Wiele firm, szczególnie jeśli dopiero zaczynamy przygodę swoją z e-commerce, czy mamy sklep, który jest jeszcze na etapie, no po prostu, zaczynamy gdzieś na początku, bardzo łatwo
jest, korzystając z publikacji, które nasza konkurencja już zrobiła, na które poświęciła czas najprawdopodobniej, żeby wykonać analizę słów kluczowych, żeby te teksty popisać, można wejść na stronę naszej konkurencji, przeczytać swoje publikacje i zobaczyć, jakie słowa kluczowe występują tam często, tym bardziej, że ciągle też jako mit jest to, żeby niektóre słowa kluczowe pogrubiać. Można je albo im nadać atrybut strong i przez to teoretycznie wzmocnić, jakby zaznaczyć, wyeksponować dla wyszukiwarki Google. Można to zrobić jeszcze na kilka innych sposobów. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Jeżeli chodzi o korzystanie z publikacji konkurencji jako miejsca do szukania słów kluczowych, jest to bardzo dobre dla Państwa, jeśli konkurencja pogrubia, bo po prostu można w krótkim czasie bardzo szybko zobaczyć, co jest zaznaczone i co jest podpisane. Kolejna sprawa to planer słów kluczowych. Tutaj tak naprawdę jakby sytuacja z planerem jest o tyle dobra i niedobra, że jakiś czas temu, jeszcze kilka lat temu było to narzędzie, które w wariancie, które jakby każdemu pokazywało dokładnie te same dane. Na chwilę obecną jest tak, że żebyśmy mogli zobaczyć wyszukiwane hasło wraz z informacją na temat średniej miesięcznej liczby wyszukiwań podanej tak, jak jest to teraz zrobione, a nie w przedziałach 10, 100, 100, 1000, 1000, 10 tysięcy, potrzebujemy mieć odpaloną kampanię. Jeśli mamy odpaloną kampanię płatną, tam nie musi być, jakby ona nie musi pracować na dużym budżecie, tam może być zaledwie kilka złotych, ale jeśli kilka złotych jest i ta kampania pracuje, ale tak w zasadzie nie pracuje, no to wówczas możemy posiłkować się tym narzędziem, które poza informacją na temat tego hasła, które my w pierwszej kolejności wpiszemy i chcemy informację na temat popularności danego słowa kluczowego znaleźć, zobaczymy też dużo innych słów kluczowych, które są powiązane z tematem. To myślę, że tyle. Podpowiedź Google, czyli możemy w dowolnym momencie wpisać sobie do wyszukiwarki jakieś hasło i automatycznie rozwinie nam się lista, na której to będziemy mieli słowa kluczowe, które są powiązane, leżą bliżej czasami dalej tego tematu, którym my się zajmujemy. Korzystając z podpowiedzi Google, bardzo często można też jakby poza wiedzą dostać podpowiedzi absurdalne i śmieszne. Polecam, bo naprawdę można się czasami nieźle ubawić. Słowa kluczowe, które są wyświetlane w podpowiedziach Google, one nie zawsze będą się charakteryzowały tym, że mają dużą popularność wśród użytkowników. To, że dane słowo kluczowe pojawiło się w podpowiedzi Google, nie znaczy, że jest to jakby droga i kierunek, którym warto podążać. To znaczy, że ktoś już kiedyś wcześniej się tym tematem interesował, ale nie daje to gwarancji tego, że jest to poczytne. Gdybyśmy jednak dane słowo kluczowe z nim przeszli sobie do planera słów kluczowych, no to już wtedy możemy sobie potwierdzić, czy jest to dla nas temat wart uwagi, czy nie. Google Trends, który dla sklepów internetowych też nie będzie miał aż takiego dużego znaczenia, bo tam można raczej zobaczyć informacje na temat wątków, które zyskują popularność. Większe znaczenie będzie miało to dla serwisów newsowych, gdzie można zobaczyć, czy na przykład dane słowo kluczowe, czy dany temat zyskuje popularność, czy nie. Answer the Public jako kolejne narzędzie, które umożliwia, jakby daje możliwość bezpłatnego podglądania tematów. Wygląda to tak, że w momencie wpisania i podania tematu, który nas najbardziej interesuje, on pokaże nam na takim wykresie, przepraszam, że on tak wygląda, bo tutaj można było naprawdę coś z niego zobaczyć na komputerze. W każdym razie on pokazuje, w jaki sposób powiązać nasze hasło, które my wpisaliśmy do wyszukiwarki, z zapytaniami typu jak, kiedy, co pokazuje różnego rodzaju permutacje, kombinacje tych wyrażeń, czyli jak, kiedy, dlaczego i tak dalej, z tematem, który my wpiszemy. Jest to bardzo dobre źródło, jeśli planują Państwo rozbudowywać swoją stronę, sekcję blogową,
czy może zakładkę, czy część faku, o najczęściej zadawane pytania. Bardzo dobrze jest takie narzędzie sobie wykorzystać, zobaczyć, o co ludzie pytają i na swojej stronie internetowej w ten sposób odpowiedzieć. Ostatnio pojawiła się wtyczka, to jest darmowa wtyczka Keyword Surfer. Jest to narzędzie, polskie narzędzie, które ostatnimi czasy się bardzo, no, bardzo prężnie rozwija. I zaproponowali oni bezpłatną wtyczkę do Chroma, która jeśli nie posiadamy kampanii płatnej, wystartowanej, może nam zastąpić to, co widzieliśmy przed chwilą. Bardzo szybko ona tak naprawdę pokazuje nam dane na temat tego, ile razy średnio miesięcznie dane hasło jest wpisywane do wyszukiwarki. Co więcej, z boku pokazuje słowa, które są powiązane z danym tematem i to nie jest tak, że jeśli my użyjemy Surfer SEO wyrażenie, tak jak w tym wypadku, to zobaczymy, no jakby te wyniki mają sens, to nie jest tak, że zobaczymy frazy związane z surfingiem i z pozycjonowaniem osobno, tylko Google, Keyword Surfer wie, że jest to narzędziem i raczej w tych kategoriach dopowiedzieć kolejne słowa kluczowe, aniżeli w innych. Tak? Z planerem słów kluczowych, tak. Kurczę, nie mogę, z pełną pewnością nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, czy one są jeden do jeden takie same. Znaczy na pewno nie są jeden do jeden takie same, ale nie, no jakby nie chcę wymyślać i nie chcę tworzyć. Kolejnym narzędziem, ale tu już wchodzimy w narzędzie płatne, jest SEMStore. Tutaj również możemy zobaczyć, jakie słowa kluczowe. Jakby tutaj narzędzie już jest trochę, działa troszeczkę inaczej, czyli my jesteśmy w stanie wrzucić naszą stronę internetową albo stronę internetową konkurencji, nasz artykuł, możemy konkretny adres wrzucić z produktem, z kategorią i zobaczyć, jakie słowa kluczowe już są zaindeksowane dla danej podstrony, które są na pozycjach wysokich, które są trochę niżej i dzięki temu też mamy informacje na temat tego, co warto poprawić, nad jakimi słowami warto poprawić, żeby niewielkim nakładem pracy tak naprawdę tą widoczność sobie i ruch, co za tym idzie, sobie poprawić. Jest Ahrefs również jako narzędzie płatne. No i tutaj zastosowanie jest podobne, co w przypadku SEMStorma. Mamy Senuto. Jakby zasada działania jest bardzo podobna, czyli możemy, no wygląda to, to jest widok bardzo zbliżony, nie wiem czy najprawdopodobniej wykorzystujący dane z planera słów kluczowych. Okej. I to tyle, jeżeli chodzi o narzędzia bezpłatne, płatne. A teraz chciałbym przejść do tej części, która w przypadku tworzenia kontentu będzie miała znaczenie, czyli tak naprawdę na co my powinniśmy zwracać uwagę pisząc treści, co będzie miało dużą wagę, co będzie miało wagę niższą. To, co tutaj jest widoczne, to jest też wynikiem naszych wewnętrznych testów, czyli środowisko testowe, izolowane i w nim my sobie pracujemy na różnych stronach, które no, do których dodajemy po prostu odpowiednie części i patrzymy, w jaki sposób dodanie na przykład frazy do title, jak ono wpływa na pozycję danej strony w wyszukiwarce. Google daje nam kilka miejsc, w których my możemy te słowa kluczowe pokazać, wyeksponować i które w teorii będą nagradzane poprawą widoczności. Poza tytułem strony są to nagłówki i nagłówki od H1, H2, H3 do H6. Co ważne, na podstawie naszych testów my doszliśmy do tego, że tak naprawdę nagłówki H1 i H2, one się liczą najbardziej. Jakakolwiek zmiana w nagłówku H3, ona może wpłynąć tylko na coś, co my nazwaliśmy tutaj szumem, a teraz ten szum, on polega na tym, że na odległych pozycjach
tak? Czyli załóżmy między pozycją 30 a 50 dane słowo kluczowe, w momencie, w którym my dodamy frazę do nagłówka H3, ten szum będzie wyglądał, będzie to taka no, po prostu fluktuacja, czyli skoki do góry i na dół, jakby Google będzie starał się coś z tym zrobić, będzie to, może mieć to wpływ, ale marginalny i taki, który może pokazać tylko i wyłącznie tą, tak jak mówiłem, fluktuację na pozycjach dalszych, a nie na realne przełożenie się na wyniki. Większe... najlepiej, jeżeli chodzi o nagłówek H1, najlepiej jest go wykorzystywać raz, tak? Tak, najlepiej jest raz, choć Google mówi oficjalnie, że jeśli istnieje w ogóle uzasadniona potrzeba na to, żeby użyć nagłówka H1 więcej niż raz, możemy to zrobić. My trzymamy się i wychodzimy. Tych nagłówków możemy wykorzystywać więcej. Jakby nie ma tutaj, nie jestem w stanie panu podać informacji, znaczy jakby dokładnej liczby, tak? Czy to, bo to też będzie zawsze zależne od tego, w jaki sposób jest strona zbudowane i co chcemy pokazać. Mogą być to 2, 4, 6, w zależności od tego tak naprawdę, o jakim serwisie my rozmawiamy. Także nie jest powiedziane tak, że może być jeden nagłówek H1 i dwa nagłówki H2 i dalej już trzeba iść w te... Czy z czystym sumieniem wszystkie nagłówki H3 mogę wymienić na nagłówki H2? Jeżeli to jest nagłówek, śródtytuł, akapit 500 znaków, śródtytuł 500 znaków, średnich znaków i tekst ma na przykład 10 tysięcy znaków. Jest to opis i słów. Czy mogę spokojnie wymienić H3 na H2? Bo H3 stosowałem, żeby nie przedobić. Może pan to... Bałem się nadużycia przeklimatyzowania. No wydaje mi się, że mówimy o, czyli jakby ile tych nagłówków będzie na 10 tysięcy znaków, nagłówków H3, śmiało może pan to zmienić na H2. Tak. W przypadku, jeśli mówimy o artykule, który ma 10 tysięcy znaków i ten nagłówek występuje kilkukrotnie. Do, za chwilę będę mówił o title, będzie trochę więcej na ten temat. Jakby kolejna rzecz, która będzie miała wpływ na wyniki pozycjonowania, to jest link wychodzący. I teraz mimo tego, że Google samo powiedziało, że linki wychodzące do stron o dużym autorytecie, one nie mają znaczenia dla SEO, nam się udało potwierdzić, że dzięki temu, że do danego artykułu, opisu w danym artykule, w danym opisie umieścimy link do mocnej domeny, pozycja wzrośnie, nie dokładając żadnej dodatkowej pracy. Czyli nie zawsze jest tak, że link wychodzący obniża stronę, nie, może być zupełnie odwrotnie. W tym konkretnym przypadku co do tego linku wychodzącego, taki jako case, samo dodanie linku do Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w treści, jako do źródła części tekstu wpłynął na podwyższenie tej pozycji. Z drugiej strony dodanie linku, ale to już w środowisku testowym, do Wikipedii jako link wychodzący wpłynęło negatywnie na pozycję. Czyli to, co może nam się wydawać niekiedy, że jest strona, która w oczach wyszukiwarki ma wysoki autorytet, bo tak się może wydawać, jeżeli mówimy o Wikipedii, znaczy, bo tak jest, jeżeli chodzi o Wikipedię, ale nie będzie to miało zawsze przełożenia realnego, no nie będzie to zawsze realną korzyścią dla państwa, tak? Czyli link wychodzący może tą zwiększyć, ale jakby wpłynąć na pozycję, ale nie zawsze pozytywnie. Większe znaczenie będzie miało dodanie frazy do H2 i to jest jakby kolejny element. Ważniejsze jednak niż to wszystko, co było, co dotychczas, będzie trzykrotne powtórzenie frazy w treści, która będzie się znajdowała. Czyli tutaj no ważne jest to, żeby tworząc treść jednak skupić się na tym słowie kluczowym, bliskich jego odmianach, żeby nasycić tą treść, bo ma to duży wpływ na to, czy strona pójdzie w tym rankingu wyżej lub nie. Dalej jest fraza w H1, no i to, co jest daleko, daleko, daleko z przodu, to jest fraza w title. I teraz co do pana pytania. W jaki sposób powinniśmy budować... Tak? Jeszcze raz?
potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To za chwilę o tym będę jeszcze mówił, w jakim czasie my się możemy w ogóle spodziewać efektów tego, co robimy, efektów optymalizacji, efektów dodawania nowego kontentu. Co do meta title, czyli tego, jak powinniśmy budować tytuły, co możemy zrobić, żeby niekiedy prostym zabiegiem zwiększyć swoją widoczność, czyli tak naprawdę budować tą widoczność na długi ogon, na long tail. Mówi się tak, że Google zwraca uwagę tylko na tą część tytułu, która jest widoczna w wynikach wyszukiwania. Czyli to jest dla niego ważne, to wszystko, co jest za trzema kropkami, jest nieistotne i to nie będzie miało wpływu na ranking. Kiedyś było tak, że title można było pisać niesamowicie długi i każde słowo kluczowe, nieważne czy ono było zawarte na początku, czy ono było zawarte na końcu, ono miało taką samą wagę. W praktyce jest tak, że to, co jest widoczne w wynikach organicznych, jest najważniejsze dla wyszukiwarki, natomiast to, co my umieścimy dalej, też jest brane pod uwagę. To, co tutaj widzimy, no to jest jakby przykład nieprzeoptymalizowanego, ale jest to przykład title, na którego budowę i na którego jeszcze publikacje w odstępach jednego dnia mogą sobie pozwolić tylko więksi na rynku, mogą sobie pozwolić strony, które mają dużą wiarygodność w oczach Google. Wiele stron mniejszych za coś takiego mogłaby zwyczajnie ucierpieć. Tak, większy gracz może sobie pozwolić na więcej. Tytuł to jest też miejsce, w którym możemy takie to, co chciałem powiedzieć, budować sobie widoczność long tail. Teraz to jest przykład, bo wyszukiwarka tak naprawdę z tego wszystkiego, co zobaczy w tytule, ona jest w stanie sobie mieszać kolejne wyrażenia. I teraz lata temu jeszcze praktyki były takie, że jeśli byłem stomatologiem w Warszawie, to title, najlepszy możliwy stomatolog Warszawa, dentysta Warszawa, licówki Warszawa i tak dalej, czyli wymiana tych kolejnych słów kluczowych w nienaturalny sposób w title tylko po to, żeby jak najwięcej razy te słowa kluczowe w konkretnej tej kolejności ze sobą się pojawiły. Nie tak działa Google, te algorytmy naprawdę są mądre i one są w stanie zrozumieć, czy jakby wymieszać te słowa kluczowe i w przypadku takiego title jest w stanie nam zrobić kiedy sklepy zamknięte, lista i tak dalej, i tak dalej. Te permutacje, te kombinacje tych słów kluczowych, które są w title, będą się tworzyć i mogą się tworzyć. Teraz, żeby uniknąć problemu tego keyword stuffingu, bo tak to się nazywa, czyli jakby sztucznego upychania tych słów kluczowych w przypadku sklepów, które dopiero zaczynają i nie mają jeszcze tego autorytetu zbudowanego aż tak dużego, starajmy się, jeśli chcemy budować sobie long tail, który ma dotyczyć naszej ceny, jeśli ma dotyczyć opinii, bo to jest bardzo łatwa droga do tego, żeby jakby w ramach globalnej optymalizacji title zwiększyć sobie w znacznym stopniu widoczność i ruch. Czyli jeśli zastanawiamy się nad tym, jak budować te title, możemy, i żeby było bardziej naturalne niż kiedy data, lista, cena i tak dalej, możemy dodać do tytułu za każdym razem wyrażenia typu najlepsza cena, bo jest różnica w tym, czy my napiszemy cena, czy my chcemy po prostu naturalnie jako tytuł tej strony pokrowiec XYZ, najlepsze ceny, opinie i tak dalej. I w ten sposób rozwijać to, żeby to miało wartość też logiczną. Nie tylko, żeby upychać słowa kluczowe, tylko żeby wartość logiczna też w tym była. Nie ma długości maksymalnej. To jest tak, że oni podają, Google podaje te długości w pikselach. Ciężko jest jakby jednoznacznie, nie wiem, kto z Państwa zapytał, nie wiem, komu odpowiadam. 69 znaków.
Okej, okay, ale to rozumiem, że to mówi pani, że ta 69-70 znaków to jest ta długość, która się mieści tutaj, tak? W ramach tej ramki. Możemy pisać tytuły, które są dłuższe, do 150 znaków dochodzą, bo ten tytuł, który jest tutaj widoczny, który może być widoczny, też będzie miał znaczenie dla pozycjonowania. Jeśli my tutaj dalej coś wpiszemy, to Google to przemieli, a biorąc pod uwagę to, jak duże znaczenie ma fraza w title dla pozycjonowania danej podstrony, danej kategorii, danego wszystkiego, warto jest ten element i to miejsce do tego wykorzystać. Kolejna rzecz, czyli meta description. Tak? Tak? To jest przykład i w jedną i w drugą stronę. To jest przykład pozytywny tego... Tak, pozytywny dla dużych serwisów, negatywny dla małych serwisów. Bo jakby umieszczanie w sposób nienaturalny, kiedy data lista może się odbyć, może po prostu zostać nałożona kara czy filtr na daną podstronę przez właśnie keyword stuffing, czyli sztuczne upychanie tych słów kluczowych, ale w przypadku dużych serwisów oni mogą sobie na to pozwolić. Tak, to są podstrony. Znaczy to najprawdopodobniej to są w ogóle podstrony, które są automatycznie generowane. Tak, to nie jest, najprawdopodobniej nie jest to treść, która jest jakby robiona przez człowieka, to jest automat i tyle. Meta description. Wokół tego też narosło dużo legend, czy ma to wpływ description na pozycjonowanie, czy nie ma. Meta description samo w sobie nie ma wpływu na pozycjonowanie, ale będzie miało bardzo duży wpływ, czy może mieć duży wpływ na CTR, czyli na skuteczność pojawienia się naszej strony w wynikach wyszukiwania, która się przekłada bezpośrednio na wejście na stronę. Jeśli, jakby co do meta description, bardzo łatwo jest sobie przeprowadzić test i sprawdzić, czy rzeczywiście ma on znaczenie, czy tego znaczenia nie ma. Jeśli mają Państwo swój sklep internetowy, swoją stronę internetową, można stworzyć jakąś dodatkową podstronę, która będzie po prostu odrębnym ciałem i do description tej konkretnej podstrony wprowadzić ciąg znaków, który nigdy wcześniej nie był wpisany w wyszukiwarkę. Tak, czyli wybrać coś, co normalnie po wpisaniu w Google zwróci wynik 0. Dany ciąg znaków możecie Państwo wrzucić do tego description, przeindeksować stronę, wpisać raz jeszcze i zobaczyć, czy ta strona się wyświetli. To jest jakby najłatwiejsza droga do tego, żeby potwierdzić, czy description jest brany pod uwagę, czy nie jest. No i z naszych jakby testów wynika, że nie jest. Może być też tak, że mimo tego, że Państwo dane description uzupełnicie, Google sam podejmie decyzję o tym, czy wyświetlić to description, które jakby zostało przez Państwa napisane i wskazane, czy wyświetlić go jakby w oparciu o własne, no w oparciu o to, jak działa i o to, co może dla Państwa uzyskać. Kolejny element, czyli meta keywords, i tu jest znów temat taki, że lata temu, bardzo, bardzo długi czas temu było tak, że masowo się upychało słowa kluczowe i frazy w tym metatagu po to, żeby zwiększyć widoczność. Jeśli ktoś z Państwa, to jakby nie działa, nie ma to sensu, może to zostać, najprawdopodobniej zostanie to zignorowane, nie powinno to wpłynąć negatywnie na pozycję, ale będzie to zignorowane. I tutaj znów, jeśli ktoś ma ochotę przeprowadzić sobie taki test, na jakby samemu można to zrobić, dodać dane słowo kluczowe, dany ciąg znaków do tego znacznika meta keywords i zobaczyć, przeindeksować, czy dany wynik pojawił się w wyszukiwarce Google. Nagłówek H1 to jest drugi co do ważności element, który też pokazywałem wcześniej na wykresie. Starajmy się w nim zawrzeć wszystkie, jakby nagłówek H1 powinien być logiczny, tak jak mówiłem wcześniej, i powinien w sobie zawierać więcej informacji niż tylko dane słowo kluczowe czy dany produkt. Co mam tutaj na myśli? Jeśli mamy ten sklep z akcesoriami, o którym mówiłem wcześniej, sprzedajemy etui, które może być też nazywane
potocznie case'em. Jak może być nazywane tu? Pokrowcem. No jakby tych nazw jest wiele. Jeśli chcemy je wykorzystać, umieśćmy je w nagłówku H1. Jeśli zastanawiamy się, w jaki sposób budować nagłówki H1 dla konkretnych produktów, to możemy te nagłówki H1 tworzyć w sposób nazwa produktu i na przykład dalej w tym nagłówku H1 najlepsze ceny, najlepsze opinie. To są jakby małe zabiegi, to są zmiany, które niekiedy da się wprowadzić globalnie, ustawić automatycznie, żeby przy dodawaniu tego nowego produktu te zarówno title, jak i H1, żeby były generowane automatycznie, tak jak my sobie tego zażyczymy, a będzie miało to bardzo duży wpływ na widoczność long tail. Czyli możemy naprawdę niewielkim nakładem pracy, w znacznym stopniu tą widoczność zwiększyć. Co do pozostałych nagłówków, tutaj mieliśmy już okazję jakby ten temat poruszyć, czyli staramy się działać z nagłówkami w ten sposób, żeby na stronie pojawił się jeden nagłówek H1 i dalej kolejne ważne elementy umieszczać w nagłówkach H2. Jeśli coś ma mieć wartość dla użytkownika i nie zależy Państwu na tym, żeby koniecznie w danym nagłówku przemycić jakieś słowo kluczowe i frazę, no to można wtedy wykorzystywać te nagłówki kolejne. Co do samych treści, ja już się staram przyspieszyć, bo mi pokazano, że już się zbliżamy do końca. Co do optymalizacji treści, warto jest stosować odmiany słów kluczowych, bo tak samo jak z title, tak samo z treści, wyszukiwarka nie będzie brała pod uwagę tylko i wyłącznie tych ciągów znaków, które występują obok siebie. Czyli nie jest konieczne, żebym ja miał, jakby naturalnym jest to, że jeśli mam stronę i prowadzę zajęcia z nauki jazdy na łyżwach figurowych, no to jeśli będę pisał o nauce jazdy na łyżwach figurowych, to ja nie muszę za każdym razem tego używać w dokładnie tym samym ciągu, żeby Google na to zwrócił uwagę, i w momencie, w których będziemy stosowali odmiany słów kluczowych, co jest bardzo naturalną rzeczą, damy sobie większą możliwość na to, żeby indeksować się na większą ilość dodatkowych fraz. Pogrubienia przy zastosowaniu dla słów mają negatywny wpływ. Długo mówiło się o tym, że strong albo bold będzie miało znaczenie dla pozycjonowania, nie ma znaczenia dla pozycjonowania, może mieć negatywny wpływ. Jeśli chcemy tego używać, jeśli chcemy wskazać jakiś fragment tekstu i go pogrubić, żeby na niego zwrócić uwagę, to nie pokazujmy słów kluczowych, tak? Bo wtedy można by wrócić do slajdu, w którym mówiłem o publikacjach konkurencji i jakby pokazać swojej konkurencji, patrz na co ja się pozycjonuję. Nie ma to jakby żadnej wartości dla pozycjonowania, może tylko zaszkodzić, ale może mieć też wartość dla użytkownika, jeśli my w tym pogrubieniu będziemy chcieli nie pokazać jemu tam 30 raz na tej samej stronie danego słowa kluczowego, ale zaznaczyć jakiś ważny element, który, no, jakąś korzyść dla tego klienta. Istotne zagęszczenie jakby ilościowe, a nie procentowe, o tym już w zasadzie wszystkim mówiłem. Linki wychodzące to też jest temat, który już został wcześniej omówiony. Linki wychodzące, mimo tego, że Google mocno się bronił, że nie mają znaczenia dla SEO, mają znaczenie, a obrazek, który się tutaj znajduje, on po prostu ma na celu pokazać, że Google też czasami może nie tyle, że się myli, co może wprowadzać w błąd. Wykorzystanie tagów i filtrów, i to już naprawdę tytułem końca. Zazwyczaj w sklepach internetowych nie indeksujemy filtrów, albo nie powinniśmy filtrów indeksować. Wynika to z tego, że bardzo często moglibyśmy, wybierając kilka kolejnych filtrów, moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której dla kombinacji na przykład trzech filtrów wyświetla nam się jeden produkt, albo nie wyświetla się żaden produkt. Możemy też dopuścić do sytuacji takiej, że kombinacje dwóch filtrów nie dadzą żadnego produktu, albo w wielu kombinacjach będziemy mieli dokładnie te same listy produktów. Jeśli chcemy wykorzystać filtry, możemy wykorzystywać filtry do tego, żeby je zwiększać swoją widoczność, ale musimy wiedzieć, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, i to tak samo filtry, jak i tagi będą miały
Jakby zasada jest dokładnie ta sama, czyli jeśli mamy w ramach jednego danego taga czy danego filtra pokazać jeden produkt, który może się znaleźć gdzie indziej, nie róbmy i tego nie indeksujmy. Jeśli na przykład prowadzimy, jesteśmy właścicielami sklepu z roletami i mamy wymieniać rolety, które mają swój dany rozmiar i dane przeznaczenie typu zewnętrzne, wewnętrzne i zauważymy w ramach analizy słów kluczowych, że jest potencjał na to, żeby wykorzystać roletę zewnętrzną z danym wymiarem, to możemy zrobić tak, żeby dla danego filtru napisać opis do danego filtru, wrzucić go i w momencie, w którym jakby utworzyć stronę, indeksować dany filtr, tak? Czyli te filtry, które chcemy wykorzystać, które są szukane, możemy indeksować, reszty na ogół nie musi to być jakby temat przemyślany. Dziękuję Państwu za uwagę. W razie pytań, gdyby były jakieś pytania do prezentacji, bo wiem, że już zdaje się tego czasu nie mamy, zachęcam, adres e-mail psd@setprofit.pl, mogą śmiało Państwo przesłać do nas pytanie dotyczące tego, co było tutaj widoczne, dotyczące Państwa sklepu i na pewno na wszystkie pytania odpowiemy. Dziękuję raz jeszcze.